witajcie, z tej strony Tobiasz. Witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj kosimy pszenicę. Jesteśmy, myślę, już na półmetku żniw. Także podejrzewam. Znaczy, generalnie plan jest taki, że do końca tygodnia powinniśmy się wyrobić ze żniwami. Także weekend powinien być wolny. Po weekendzie trzeci pokos raczej lucerny, aczkolwiek lucerna słaba taka, wody nie ma, deszczu nie było. No, kukurydza troszeczkę się też pozwijała, gorąco jest, wody nie ma, ale generalnie, no mówię, dzisiaj kosimy pszenicę, tutaj kosimy taki duży kawałek. Dzisiaj kosimy taki duży kawałek, tu mamy 187 hektarów z małymi przygodami. Dzisiaj właśnie w tym kombajnie, co teraz jedzie tutaj obok mnie, strzelił łańcuch od wysypywania, od rury. Nie wiem, mam nadzieję, że dobrze ustawiłem kamerę, bo tak ustawiłem na szybko, bo chciałem nagrać jeszcze właśnie, jak będę jechał obok niego. I co jeszcze? Pszenica sypie na poziomie około 7 ton, ale to tak wstępnie tylko mogę Wam powiedzieć, bo nawet nie pytałem kierownika, tylko pytałem operatora kombajnu, a wiecie, na kombajnie to będzie pokazywać tyle, ile tam sobie ustawicie. Ale generalnie no nie ma tragedii, jest git. No, trochę lipa z odwozem, poczekajcie, może jednak trochę dam, żeby było widać troszeczkę mnie. Generalnie trochę problem, znaczy nawet nie też problem, ale po prostu jeden z odwożących musi odwozić tutaj na gospodarstwo. Sypiemy na silosie, po prostu to sypiemy na placu i jutro z rana chłopaki będą to wywozić, no bo wiadomo, samego rana nie zaczynamy, zaczynamy tam zazwyczaj po do 10, po do 11 kosić, także rano po prostu chłopacy będą to wywozić z placu, no ale to z tego względu właśnie, że no nie wyrobiliby się, bo wozimy 15, około tam 20-25 km może na skup, od razu wozimy pszenicę, tak żeby się chłopaki po prostu nie wyrobili. Wożą na, poczekajcie, dwie ciężarówki, w sumie teraz jedna ciężarówka, bo jedna troszeczkę nawaliła, zaczęła się grzać, bo dzisiaj strasznie ciepło jest. No i trochę krzywo podjechałem. Strasznie ciepło, a na dodatek parno, no w ogóle wiatru nie ma, wiatr jest taki po prostu sporadyczny. No i zaczęła się grzać ta jedna ciężarówka. Także teraz wożą na jedną ciężarówkę i dwa ciągniki, po dwie przyczepy. Ale no mówię, wcześniej jak wozili na dwie ciężarówki i dwie przyczepy, no to mimo wszystko i tak ten jeden jeździ cały czas na gospodarstwo z tego względu, że właśnie by się nie wyrobili. No a teraz to już w ogóle by się nie wyrobili, gdzie została tylko jedna ciężarówka. Aczkolwiek to tak jak mówiłem, strzelił ten łańcuch, także chwilę ten jeden kombajn musiał postać. Kurczę, się podjechałem, za blisko przyczepy i sypie mi tam na ten pałąk taki na środku przyczepy. Czekajcie chwileczkę. Dobrze, że ten postał chwilę, to po prostu trochę nadrobili, bo chłopaki musiałem cały czas być pełen, bo chłopaki po prostu się nie wyrabiali. No ale to tak jak mówię, nie ma co się dziwić, bo kawałek tam jest. I to wiecie też, jak to jest na skupie. Zawsze trzeba chwilę poczekać, bo to taki duży skup po prostu, gdzie tam z Polski nawet nie wiem, przyjeżdżają. Nie wiem, czy wspominałem, ale właśnie obok tutaj od razu też prasują chłopaki słomę. I właśnie dlatego między innymi no, jest problem z odwozem, bo normalnie przyczep to mamy tyle, że można by było to, czy no mówię w cudzysłowie oczywiście, że można by byłoby całą tą pszenicę zebrać z tego pola na te wszystkie nasze przyczepy, bo przyczep mamy od groma. Ale no mówię, chłopaki tutaj wożą na trzy zestawy, trzy lawety.
słomę, od razu prasują właśnie za kombajnem. A z prasą, jeśli jeszcze nie będziecie widzieć, mam nadzieję, że kiedyś właśnie będę miał chwilę na poprasowanie, to na pewno wam zrobię vloga. 7310. No właśnie, chłopaki teraz będą krzyczeć jeszcze pewnie przed radią. 7230. 7230, kurczę, 7310 jeździ z prasą. Jest to klas 5300 kwadrant chyba. Nie jestem pewien, ale tak mi się wydaje, że kwadrant się nazywa to w klasie. No i tam ładuje mu 6910 z turem. Chłopaki mnie wołają, ale dobra, nie będę nic odpowiadał. No i mówię, na trzy zestawy odłożą 3 lawety, aczkolwiek widzę, że są teraz 2. Także możliwe, że też właśnie nie odłożą na 3, a na 2. Ale trudno. Mówię, sumę trzeba złożyć od razu, bo dzisiaj ma padać w nocy. Czy w nocy, no tam na 21-22 zapowiadają deszcze. Także jutro jest może też szansa, że pojadę też pojadę właśnie na ten skup. Bo tak sobie myślę, że jakbym sobie podczepił jakiś ten, bo on cały dzień praktycznie wozi dzisiaj na ten plac, tą pszenicę, także tam będzie rana od groma, że nie, po prostu nie nadążą, nie zdążą wywieźć tego do tej 10-10.30, także myślę, że wezmę jakiś zapasowy ciągnik i pojadę sobie na ten skup, także jeżeli będę jechał, to na pewno nagram wam też taki filmik. No i z góry chciałbym przeprosić, bo w tym momencie, kiedy nagrywam tego vloga, mam już 5 czy chyba 6 vlogów nagranych, ale zapodziała mi się gdzieś taka przejściówka do komputera od karty microSD i nie mam nawet jak zrzucić na komputer, a wiecie, że żniwa są, to cały czas ogień, nie mam kiedy nawet pojechać na zakupy. A w sklepie, okazało się dzisiaj, narzeczona była, że trzeba zamówić, także lipa, ale postaram się jakoś na dniach wam to wynagrodzić, wrzucę może kilka filmów na raz, no może kilka na raz to nie, no ale wrzucę po prostu, wrzucę filmiki. No i co? Przy pszenicy jest co robić, nie powiem, przy rzepaku fajnie mogłem sobie posiedzieć, coś chyba sobie na końca, nie wiem, dobra, przy rzepaku trochę się po poleniu chowałem. Mogłem sobie posiedzieć, poleżeć, a tutaj no przy pszenicy cały czas trzeba jeździć, a jeszcze zwłaszcza chłopaki koszą we dwóch, także no i poprzeczek. Czasem jest tak, że jeden jest po prostu w jednym końcu, drugi w drugim, albo mamy takich kilka pól koło siebie mamy i po prostu nieraz objeżdżają poprzeczniaki, bo też od razu na polu jest gruber, żeby gruberować poprzeczniaki i tak jakby jeszcze prześrodek jeździ gruberem, żeby w razie pożaru no nie rozprzestrzeniło się to nie wiadomo gdzie, bo pożarów jest tyle w tym roku, ale myślę, że to opowiem wam w następnym filmie.